Już na samym wstępie muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się lub zdecydowałaś się obejrzeć ten mój filmik, bo umilisz mi dzień, a zawsze miło jest umilić komuś tam innemu dzień. Dzisiejszy filmik będzie filmikiem takim bardzo luźnym, po prostu chciałabym poopowiadać o tym, co w ostatnim czasie podczytuję. Nie są to typowe książki, z których mogłabym zrobić recenzję, ale myślę, że warto przynajmniej o nich powiedzieć. Chyba nie zrobię z nich recenzji, bo nigdy nic nie wiadomo. Po pierwsze zacznę od książki, która zupełnie nieoczekiwanie przyszła do mnie od wydawnictwa Znak. Tak popatrzyłam na tę przesyłkę i myślę sobie, co to może być? W życiu bym się tego nie spodziewała, powiem Wam tak. Helikopter. Książka o tajemniczym tytule Helikopter Jonasa Boniera. Nie jestem pewna, jak czyta się nazwisko kogoś, kto pochodzi ze Sztokholmu, ale załóżmy, że jest to Jonas Bonier. Helikopter. Przeczytaj, zanim obejrzysz na Netflixie, najbardziej zuchwały napad w historii Skandynawii. I powiem Wam, w pierwszej chwili pomyślałam sobie, przecież ja nie czytam takich książek, ale później sobie pomyślałam, że właściwie to zapowiada się naprawdę ciekawie. To jest podobnież prawdziwa historia. Czegoś takiego Szwecja nie widziała. 22 września 2009 roku o 5:15 na dachu najbardziej niedostępnego budynku w Sztokholmie wylądował helikopter. Skradziono 39 milionów szwedzkich koron, pieniędzy nigdy nie odnaleziono. No i to jest właśnie punkt wyjścia dla tej historii opowiedzianej w powieści Helikopter. Helikopter trafił na listy bestsellerów w Szwecji, Danii i Norwegii. Prawa do książki zostały sprzedane do ponad 30 krajów. Prawa filmowe kupił Netflix w lipcu 2018 roku, czyli już teraz ruszają zdjęcia do filmu. W tej historii napięcie rośnie ze strony na stronę, a zwroty akcji nie ustają aż do zaskakującego finału. Więc mogłaby to być całkiem ciekawa, taka wakacyjna lektura, ale dlaczego na pewno nie zabiorę się za nią w lipcu, o tym opowiem Wam za chwilę. Kolejna książka, którą chciałabym Wam pokazać, to książka, do której mam pewien sentyment ze względu na to, że miałam jakiś tam swój skromny udział przy jej powstawaniu. Zanim ją pokażę, to muszę Was uprzedzić, że tak wiem, że jej tytuł jest wieloznaczny i tak nie musicie mi go tłumaczyć w komentarzach. Naprawdę nie ma takiej potrzeby. Piotr Surmaczyński, Pussy. Faceci mają gorzej. Skrząca się dowcipami, przeniknięta erotyzmem, inteligentna powieść, która trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej chwili. Powiem Wam szczerze, ja po nią bym chyba nie sięgnęła, bo trochę bym się jej bała. Zresztą tak nawet działa na mnie ten tytuł takim czerwonym druczkiem. Jeżeli oglądacie mnie bardzo, bardzo długo, to na pewno pamiętacie, że dobrych kilka lat temu recenzowałam Wyspę Dreszczowców tego autora. Tamten zbiór opowiadań bardzo mi się podobał. No i teraz właśnie Piotr Surmaczyński wydał kolejną swoją książkę. Tym razem o jakże wdzięcznym tytule. Jak Wam powiedziałam już wcześniej, ja mam do niej pewien sentyment. Już ją czytałam, więc czytać jej raczej nie muszę. Natomiast, tak jak wspominałam, współpracowałam gdzieś przy jej tworzeniu, ale to było dobrych kilka lat temu, więc trochę tego czasu już minęło. Może przybliżę Wam, o czym w ogóle jest ta książka. Pewnej mglistej londyńskiej nocy los Feliksa, wiodącego dotąd bezproblemowe życie, odmienia się całkowicie. Główny bohater, a zarazem narrator, jest chodzącą zagadką. Z obezwładniającym uporem pakuje się w coraz poważniejsze tarapaty. Ponieważ jednocześnie budzi sympatię swoją prostodusznością, czytelnik wciśnięty w fotel jak przy starcie rakiety może już tylko patrzeć na szybko zmieniające się obrazy, piszczeć na zakrętach i mieć nadzieję, że Feliks w ostatniej chwili wywinie się i spadnie na cztery łapy. Ale może to nie Feliks, zmagający się ze swoim losem, stawia wyzwanie rzeczywistości? Może to tajemniczy konsultant Konrado albo rosyjski oligarcha, multimilioner, którego zachcianki decydują o tym, w którą stronę kręci się świat? A może kazachski artysta-malarz? Wszyscy wymykają się szablonom, balansując na granicy rozpoznania. Nie wiadomo, kto z nich jest bardziej nieprawdopodobny. No, powiem Wam szczerze, że ta książka jest rzeczywiście nieprawdopodobna, ale z drugiej strony rzeczywiście wciąga.
jestem przekonana, że jak gdzieś o niej powiem trochę szerzej, albo na moim blogu, albo rzeczywiście gdzieś przy okazji jakiegoś innego filmu na moim kanale, ale no w jakiś sposób jestem z tą książką związana, no i nie da się o tym nie powiedzieć. A teraz zbliżamy się już powoli do tego, dlaczego w lipcu będę mało czytała. To jest pierwszy powód. Romantyzm Aliny Witkowskiej i Ryszarda Przybylskiego. Dlaczego ja to czytam? Dlatego, że dokładnie w najbliższy piątek, 13. Piątek 13, wspaniała data, byle nie o godzinie 13, bo to już będzie trochę dziwne. I tak dziwne jest to, że właśnie wtedy mam urodziny. Właśnie wtedy będę miała moją kolejną obronę. Nie będę tutaj wnikała w żadne szczegóły, bo nie są to szczegóły przyjemne i na pewno nikomu takich przeżyć nie życzę. Nawet, nie wiem, komuś, kogo bardzo, bardzo, bardzo nie lubię, chociaż i nie mam takich osób. Ale jeżeli taka osoba by była, to też by mi takich przeżyć, jakie ja miałam z tą moją obroną, nie życzę. No i właśnie, w związku z tą piątkową obroną gdzieś tam podczytuję sobie ten romantyzm, bo ostatnio romantyzm jako przedmiot miałam 5 lat temu. Miałam 5 lat temu, więc to jest już szmat czasu. Gdzieś tam ten romantyzm do mnie wracał, wiadomo, ale nigdy w takiej pełnej postaci ponownie, drugi raz, więc jestem niejako zmuszona do ponownego przeglądnięcia tego podręcznika, no i oczywiście wielu innych rzeczy, no i mam nadzieję, że będzie dobrze. Więc jak widzicie, no z czytania takich normalnych książek ten tydzień już odpada, a zaraz po tym tygodniu, zaraz po piątku 13, wyjeżdżam na 2-tygodniowe wakacje i gdzie, to powiem Wam, ten przewodnik po województwie podlaskim. Uznałam, że to jest najciekawszy w tym na ten rok rejon Polski, bo od kilku lat marzyło mi się właśnie Podlasie, te piękne krajobrazy tamtejsze, parki narodowe, kościoły, cerkwie, meczety. Tam jest tak ogromna różnorodność, że właśnie to chyba najbardziej gdzieś tam kusi mnie w tym Podlasiu. No i to jest właśnie ten przewodnik. I swoją drogą, gdybyście szukali przewodnika po Podlasiu, to ten jest naprawdę fajnym punktem wyjścia, bo pozwala przede wszystkim na rzecz podstawową, czyli określenie tych miejsc, które chcecie zobaczyć, bo inaczej wybór byłby naprawdę trudny. Jest naprawdę trudny, bo mam wybranych, wydaje mi się, stanowczo za dużo tych miejsc, które chcę zobaczyć i zwyczajnie to będzie niemożliwe, żeby je wszystkie gdzieś tam odwiedzić, ale mam nadzieję, że większość z nich uda mi się odwiedzić. Więc przy okazji, jeżeli ktoś z Was jest z Podlasia, no to serdecznie już z tego miejsca pozdrawiam i zazdroszczę, że mieszka w tak ładnym rejonie Polski. Chociaż tutaj, gdzie ja teraz przebywam, czyli Podkarpacie, również jest bardzo ładnie. Polecam, przede wszystkim polecam Bieszczady, ale nie tylko. No i dlaczego też nie przeczytam niczego w najbliższych tygodniach? Dlatego, że jeżeli nawet coś czytam, to jest to Mitologia Słowian Aleksandra Geisztora. Nie tylko ta książka, ale generalnie czytam trochę więcej też o mitologii słowiańskiej, a to dlatego, że na moim kanale, jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, wystartował cykl o mitologii słowiańskiej. W momencie, w którym oglądacie ten filmik na kanale, znajduje się dopiero jeden filmik. Filmik o micie o stworzeniu świata i micie o stworzeniu człowieka, do którego zachęcam. Zaczęłam od niego, dlatego że wydawało mi się to po prostu najbardziej logiczne, żeby od niego zacząć. Natomiast już jestem tuż, tuż przed nagraniem kolejnej części. Zdradzę Wam, że kolejna część będzie poświęcona Perunowi, Świętowitowi i Jarylę. Dlaczego właśnie tym trzem bogom? No, jeżeli ktoś siedzi gdzieś głębiej w mitologii słowiańskiej, to pewnie się domyśla, a jeżeli nie, no to dowie się już wkrótce. Powiedziałam wcześniej, że nie czytam żadnej takiej książki, którą mogłabym Wam jakoś konkretnie zrecenzować, ale to nie do końca prawda, bo może rzeczywiście nie czytam, ale słucham. Słucham książki, do której przesłuchania zbierałam się już od dłuższego czasu i mowa tutaj już o książce Katarzyny Bereniki, Miszczuk, Przesilenie. Przesilenie mam akurat z Audioteki, dzięki uprzejmości zresztą Audioteki, z czego bardzo się cieszę, bo chciałabym Wam trochę więcej w ogóle poopowiadać o słuchaniu
audiobooków, bo uważam, że to jest naprawdę fajna sprawa. Jeżeli oglądacie mnie już od kilku dobrych miesięcy, to na pewno wiecie, że właśnie od jakiegoś czasu podobałam sobie te audiobooki do słuchania w tramwajach, do słuchania w drodze, do słuchania, kiedy nawet sprzątam dom. Pokazuję Wam telefon, który wygasł. Ta książeczka to jest już czwarty tom cyklu, jeżeli się nie mylę, to ostatni. Cykl oczywiście o mitologii, oparty o mitologię słowiańską. Rzecz dzieje się w czasach współczesnych, tylko że kilkaset lat temu Polska nie przyjęła chrztu. I to jest ta różnica, więc życie w Polsce wygląda trochę inaczej. Główna bohaterka może trochę irytować, ale powiem Wam, że tylko właściwie gdzieś w pierwszym tomie, później jest już lepiej, więc ja ten cykl na pewno będę Wam polecała i na pewno on doczeka się osobnej recenzji na moim kanale, ale powoli, właśnie nie chciałam robić recenzji każdej z części osobno, tylko jak przesłucham tę część, a trzy pozostałe również słuchałam, to wtedy na moim kanale pojawi się ich recenzja. Ten cykl Katarzyny Bereniki Miszczuk, w ogóle to jest cykl, który nazywa się Kwiat Paproci. Polecam wszystkim, którzy w ogóle chcieliby się zainteresować mitologią słowiańską w taki bardziej sfabularyzowany sposób, bo wydaje mi się, że Katarzyna Miszczuk robi to naprawdę fajnie. Szczególnie te książki polecam panom, którzy mają jakieś swoje niewiasty, które niekoniecznie podzielają ich zainteresowania mitologią słowiańską. No, a gwarantuję Wam, że one te książki przeczytają. I być może to będzie właśnie ten impuls, który zainteresuje je mitologią słowiańską. To nie jest literatura pokroju, nie wiem, Mickiewicza, takich strasznie wysokich lotów, ale czyta się ją naprawdę przyjemnie, naprawdę jest fajnie napisana. No i ja ze swojej strony polecam, chociaż dopiero zaczęłam czytać ten czwarty, podobnież ostatni tom. I mam ogromną słabość i do bohaterów, i w ogóle do całego tego cyklu Kwiat Paproci. Ja w ogóle mam ogromną słabość do całej tej legendy o kwiecie paproci i zawsze, kiedy nadchodzi noc świętojańska, kiedy ten kwiat paproci podobnież zakwita, no to ja to zawsze strasznie przeżywam i zawsze pamiętam, jak byłam młodsza, chciałam iść wtedy do lasu i ten kwiat znaleźć. Więc jak widzicie, nie czytam, ale coś tam sobie słucham. I ja też taką formę obcowania jednak z literaturą Wam polecam, bo teraz wychodzą naprawdę świetnie wydawane audiobooki. Audiobooki też wydawane w ogóle nagrywane przez kilkudziesięciu aktorów, więc to są takie prawdziwe słuchowiska, których słucha się z przyjemnością. I też na pewno w tym tygodniu przesłucham to Przesilenie, no i na wakacjach może będę słuchała czegoś nowego. Marzy mi się jakieś słuchowisko, więc może padnie tym razem na słuchowisko. No i tak, słuchajcie, to by było na tyle. Tak wyglądają moje plany na najbliższe tygodnie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, bo to nie były takie typowe książki, te, które pokazywałam Wam dzisiaj. No ale może, słuchajcie, może akurat ktoś dzięki mnie wybierze się na Podlasie, zainteresuje się mitologią słowiańską, zainteresuje się, chociaż to jest wątpliwe, zainteresuje się romantyzmem, swoją drogą polecam. Zainteresuję się najnowszą książką Piotra Surmaczyńskiego, Pussy. Faceci mają gorzej. A może ktoś z Was sięgnie po Helikopter, jeżeli jest spragniony akcji i chce przeżyć swój wakacyjny, letni urlop z takim dreszczykiem emocji, jeżeli ktoś potrzebuje wrażeń. No i też polecam ze swojej strony właśnie tę serię Kwiat Paproci. I to by było na tyle. Zapraszam do obejrzenia mojego poprzedniego filmu. No i do zobaczenia w kolejnych.